Szczęść Boże, Justyna Kendra, czas na informacje dnia. Zapraszam. Dziś odbędą się uroczystości pogrzebowe księdza biskupa Stanisława Stefanka. Biskup senior diecezji łomżyńskiej zostanie pochowany w katedrze w Łomży. Transmisja z mszy świętej pogrzebowej na antenie naszej stacji od godziny 11. Mszy pogrzebowej w łomżyńskiej katedrze będzie przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. W związku z pogrzebem księdza biskupa Stefanka prezydent Łomży ogłosił w mieście żałobę. Msze w intencji księdza biskupa sprawowane są od kilku dni. Wczorajszej Eucharystii w Łomży przewodniczył biskup łomżyński ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Biskup Stanisław rzeczywiście przez całe swoje życie żył dla Pana. Poświęcał się sprawom społecznym, sprawom obrony życia, a szczególnie sprawom obrony godności każdej rodziny, godności kobiety szczególnie i jej roli, wielkiej roli w rodzinie. Nie żył dla siebie, żył dla Pana. Poświęcił się całkowicie dla swojego łomżyńskiego kościoła, wcześniej dla innych kościołów, w których pracował. Ksiądz biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 roku w Majdanie Sobieszczańskim. W wieku 23 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1980 roku został biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. 16 lat później został mianowany na biskupa diecezji łomżyńskiej. Stawiał na rodzinę, stawiał na takie poszanowanie jednostki ludzkiej. Można powiedzieć, to jego hasło biskupie, omnibus Christus, wszystko z Chrystusem i w Chrystusie, to odzwierciedlało się w jego działaniach i pokazywane to było na każdym kroku, że jednak świecki jest też bardzo ważną cząstką Kościoła. Powiedział Bernard Szymański z Łomży. Ksiądz biskup Stefanek znany był jako wielki obrońca rodziny, zaznaczył biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej, ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Ksiądz biskup Stefanek zawsze, przy każdej okazji zwracał nam uwagę wszystkim, że bez silnej rodziny nie będzie przecież przyszłości Kościoła i nie będzie przyszłości narodu. Ksiądz biskup Stefanek wspierał także rodzinę Radia Maryja, bronił toruńskiej rozgłośni przed atakami lewicowych środowisk. Sam podczas jednej z rocznic Radia Maryja mówił, że Radio Maryja zmieniło bieg historii Polski. Dzięki temu radiu w przestrzeni publicznej zabrzmiał głos Ewangelii. Ostatnio widziałem go, nawet zamieniłem kilka grzecznościowych zdań na kolejnej rocznicy powstania rodziny Radia Maryja. Zauważyłem, że czuje się już źle, gorzej, ale przyjechał. Mimo to był z nami. Doceniliśmy wszyscy jego obecność. Wspominał ksiądz profesor Edward Walewander. Ksiądz biskup senior diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek zmarł 17 stycznia po ciężkiej chorobie nowotworowej. Miał 84 lata. Średnio 300 zł, tyle mieliby zyskać miesięcznie emeryci, gdyby ich świadczenia były wolne od podatków. Taką ofertę przedstawia PSL, prezes Ludowców i jednocześnie kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do posłów o przyjęcie projektu Emerytura bez podatku. Projekt obywatelski zakłada wypłatę emerytury i renty bez potrąconego podatku i składki zdrowotnej. Do pomysłu sceptycznie podchodzi Prawo i Sprawiedliwość, wskazując na wprowadzaną już pomoc dla emerytów. Emeryci zasługują na dodatkową pomoc państwa, mówił przed debatą w Sejmie prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Emeryci już zapłacili swoje podatki, dlatego będziemy wnioskować o zwolnienie ich z podatku, a przez to zwiększenie emerytury. I to niebagatelne, naprawdę to jest średnio 300 zł. Miesięcznie. Pod obywatelskim projektem Emerytura bez podatku, o którym pierwsze mówiło Polskie Stronnictwo Ludowe, podpisało się ponad 140 tysięcy osób. Ten pomysł pojawiał się już wcześniej. W 2018 roku taki projekt zgłosiła Platforma Obywatelska. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość go odrzuciło. Można oczywiście o tym populistycznie krzyczeć, wymachiwać teraz różnymi kartkami i opowiadać, jak się jest w opozycji. Takie głodne kawałki, a przez 8 lat jakoś nie troszczyliście się o tych emerytów. Każdy pomysł poprawiający sytuację emerytów jest wart rozważenia, mówi pan Adam. Tych kilkaset złotych
przybyło, dzięki czemu można byłoby realizować różne nasze takie emeryckie problemy, czy to chorobowe, czy tam inne. Zmiany zakładają, że od emerytur i rent nie będą odciągane składki zdrowotne oraz opodatkowanie z tytułu podatku dochodowego w wysokości 17%. Projekt dotyczy emerytur i rent wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, emerytur pomostowych, rent z tytułu wypadków przy pracy, rent socjalnych, a także emerytur i rent dla mundurowych. Polskie państwo stać na taką pomoc, zaznacza Mieczysław Kasprzak z PSL-u. Dzisiaj słyszymy, że gospodarka rozwija się wspaniale. Rozwija się nasza gospodarka wspaniale. Emeryci w to wierzą. Emerytura bez podatku oznacza mniejsze o 35 miliardów złotych wpływy do budżetu. Brak tych środków odbije się na funkcjonowaniu państwa, zauważa poseł Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany mają negatywny wpływ zarówno na system ubezpieczeń społecznych, jak i system świadczeń zdrowotnych. Wprowadzają negatywne skutki dla systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Projekt został negatywnie zaopiniowany przez NSZZ Solidarność, gdyż dyskryminacją jest przyznawanie zwolnień podatkowych jedynie grupie otrzymującej świadczenia emerytalno-rentowe bez względu na wysokość świadczenia. Pomocnym rozwiązaniem dla emerytów jest 13. emerytura, wskazują posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Z tego tytułu w ubiegłym roku do kieszeni emerytów jednorazowo trafiło około 890 zł. 13. emerytura jest dużo lepszym pomysłem, z tego względu, że każdy emeryt dostaje ją w równej wysokości. Pomysł PSL-u powodowałby, że najbardziej na tym skorzystaliby ci, którzy mają najwyższe emerytury. Zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. W planach jest także 14. emerytura. Emerytury podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z konstytucyjną zasadą powszechności, podkreśla Beata Karbownik z Ministerstwa Finansów. Dziś emeryci korzystają z szeregu ulg podatkowych. Taka chyba ulga, z której najczęściej emeryci korzystają, to jest ulga rehabilitacyjna skierowana do osób niepełnosprawnych i osób, na utrzymaniu których pozostają osoby niepełnosprawne. Należy ważyć wydatki państwa, podkreśla ekonomista dr Michał Tuszyński. Trzeba będzie podjąć działania, które w pewnym sensie pozwolą na zagospodarowanie tych środków, które na inne działy budżetowe są potrzebne, na przykład na obronność. Przyjęcie projektu oznacza, że trafi on do prac Sejmowej Komisji Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Maria Nowak, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, została odznaczona medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Prezydent Andrzej Duda napisał, że odznaczenie to jest znakiem czci, jaką Polska składa Marii Nowak, której postawa winna być wzorem dla następnych pokoleń. Maria Nowak z domu Bożek urodziła się w 1920 roku. Po maturze rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W październiku 1942 roku pomogła uciec z krakowskiego getta i ukryć się na aryjskich papierach Helenie Goldstein. Słucha, moja koleżanka, chodziłyśmy do szkoły, razem w gimnazjum skończyłyśmy przecież. Ja skończyłam gimnazjum, ona skończyła gimnazjum, uczyli nas ci sami profesorowie. Wspomina pani Maria Nowak, która oddała swojej przyjaciółce tożsamość. Mama kupiła czystą kenkartę i dała cioci swoje nazwisko, odpis swojego aktu urodzenia, odpis świadectwa materialnego, żeby jak uprawdopodobnić. No i zorganizowała wyjazd cioci do Warszawy, no bo w Krakowie, Kraków był mały wtedy, trudno byoby, żeby dwie Marie Bożek, prawda, dwie osoby o tych samym nazwisku mogły przebywać. Mówi córka pani Marii, Krystyna Nowak, za odwagę, bohaterstwo, pomoc drugiemu człowiekowi, narażając własne życie, pani Maria Nowak w dniu swoich setnych urodzin została odznaczona medalem stulecia odzyskanej niepodległości. W imieniu prezydenta medal wręczył prezydencki minister Wojciech Kolarski. Wręczam w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej. Dziękuję. Dziękuję. I bardzo serdecznie pani gratuluję. Dziękuję.
Dziękuję. Prezydent w liście napisał, że postawa takich osób jak pani Maria przywracała naszym żydowskim bliźnim i współobywatelom nadzieję i szansę na ocalenie życia. My zaś, współcześni, patrząc dzisiaj wstecz na tamte tragiczne czasy, w Polakach ratujących Żydów dostrzegamy nie tylko tych, którzy nieśli innym wybawienie, lecz także tych, którzy ocalili sens człowieczeństwa dla całej ludzkości. Za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Było ryzykowne, no ale jakoś tak się złożyło, że trafiłam na takich i tak porządnych ludzi, którzy pomogli mi w tym. I dzięki temu Helena Goldstein wyjechała do Warszawy. Tam pomagali jej także inni. W Warszawie pomagali ciociakowcy, ale zdarzało się, że jak wracała do domu, sąsiadka dzieci wysyłała, żeby ją oszczegli, że ktoś o nią pytał, więc ciocia już tam nie wracała. Nazwiska Polaków, którzy ratowali Żydów, znajdują się między innymi w Kaplicy Pamięci, w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. W Chinach rośnie liczba osób zarażonych śmiertelnym koronawirusem wywołującym zapalenie płuc. Wprowadzono blokadę 11-milionowego miasta Wuhan. W Chinach panuje stan wzmożonej ostrożności. Miasto Wuhan, w którym wybuchła epidemia wirusa, zostało całkowicie odcięte od świata. Lotniska i dworce kolejowe zostały zamknięte. Nie kursują autobusy miejskie, metro i promy pasażerskie. Mieszkańcom zalecono, aby nie opuszczali miasta, a podróżnym omijanie go. Nie, w tym roku nie wracam do Wuhan, ponieważ moja rodzina martwi się, że jeśli wrócę, zostanę zainfekowany przez wirusa, więc pozostanę poza domem. Te dodatkowe środki bezpieczeństwa ogłoszono na kilka dni przed chińskim Nowym Rokiem Księżycowym, kiedy miliony Chińczyków udają się w odwiedziny do swoich rodzin. Tymczasem liczba ofiar śmiercionośnego wirusa rośnie. 17 osób zmarło, 571 jest zarażonych. Poza Chinami nowy koronawirus został już wykryty w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i USA. Podejrzenie zarażenia pojawiło się w Meksyku. Meksyk jest przygotowany, ma protokoły, ma personel i nadzór, które są w stanie wykryć tego typu wirus, podobnie jak w przypadku H1N1. Tak więc mieszkańcy Meksyku powinni być pewni swoich instytucji opieki zdrowotnej. Epidemia wirusa wybuchła w Chinach pod koniec grudnia. Objawy choroby obejmują gorączkę, trudności w oddychaniu, a także nacieki w płucach. Światowa Organizacja Zdrowia przesłała do szpitali na całym świecie wytyczne dotyczące zapobiegania zarażeniom i ich kontroli. W Unii Europejskiej poziom zagrożenia koronawirusem został podniesiony z niskiego do umiarkowanego. Tak zdecydowało Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. I to były informacje dnia. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia z Panem Bogiem.